Taśmy filmowe z uwagi na swoje właściwości przechowywane są w magazynach w niskiej temperaturze i wilgotności. Spowalnia to procesy ich niszczenia. Pierwszym etapem prac jest konserwacja manualna. W pracowni dokładnie bada się stan materiałów filmowych. Naprawia naderwania, uzupełnia braki perforacji. Następnie z taśm delikatnie usuwa się zabrudzenia. Odpowiednio nawilża i przygotowuje do skanowania. Kolejnym etapem jest skanowanie obrazu. To tutaj przebiega właściwa cyfryzacja filmu. Podczas skanowania taśma zanurzona jest w specjalnym płynie, dzięki czemu jakość uzyskanego cyfrowego obrazu jest dużo lepsza, a rysy i ubytki są łatwiejsze do zniwelowania. Po skanowaniu taśma jest ponownie zabezpieczana i wraca do magazynu, a dalsze prace przebiegają już wyłącznie w postaci cyfrowej. W pracowni rekonstrukcji cyfrowej dokonuje się montażu wszystkich zeskanowanych materiałów w jedną, najpełniejszą kopię. Usuwa się zakłócenia wizji, uzupełnia ubytki, stabilizuje obraz i jego migotanie oraz dokonuje się szeregu innych prac mających na celu przywrócenie dziełu jego dawnej świetności. Ostatnim etapem pracy jest przeniesienie odrestaurowanego i zrekonstruowanego dzieła na nową taśmę filmową.